Dzień dobry Państwu. Zapraszam na poranną kawkę, a dzisiaj wypijemy ją w towarzystwie bardzo energicznego i bardzo specyficznego bohatera prozy Stanisława Lema, a mianowicie Jona Tichego. I książka, o której chcę przede wszystkim Państwu opowiedzieć, to są Dzienniki Gwiazdowe. Natomiast Jon Tichy jest takim bohaterem dyżurnym Lema i pojawia się oprócz tego w powieściach Pokój na Ziemi i Wizja Lokalna. Cóż jest takiego specyficznego w Jonie Tichym? Otóż jest to bohater prozy groteskowej. Tak jak poprzednio mówiłam Państwu o lemie takim cięższym gatunkowo, o lemie filozoficznym, o takich jego głębokich tekstach, tak podróże Jona Tichego są generalnie tekstami z dużą zawartością humoru i groteski. I czytając to, można się znakomicie bawić, chociaż oczywiście mamy tutaj też, jak u Lema, poutykane pełno koncepcji przeróżnych szaleńczo-filozoficznych. I zapoznamy się zarówno z zjawiskami takimi bardzo głębokimi, jak i będziemy się znakomicie bawić, bo tutaj całe lemowe szaleństwo wyobraźni, szaleństwo niesamowicie kreacyjnego języka będzie bardzo mocno widoczne. Tak jak dla bohaterów poważnej prozy Lema, kontakt jest kontakt z obcym, który jest symbolem takiego marzenia ludzkości o idealnym poznaniu, o rzeczywistym zrozumieniu świata, zrozumieniu rzeczywistości, jest czymś, co praktycznie nie może zajść, jest niemożliwe. Bohater Solaris Lema mówi, że jesteśmy rycerzami świętego kontaktu, czyli mamy tutaj czytelne takie odesłanie do rycerzy świętego Graala. Ten kontakt jest wyśniony, ale niemożliwy do spełnienia. O tyle w prozie Lema groteskowej kontakt jest rzeczą codzienną. Podróże kosmiczne są rzeczą codzienną. One są takim sztafarzem dla różnych innych treści, które się tutaj pojawiają. I Jon Tichy zupełnie inaczej reaguje i zachowuje się w kosmosie niż bohaterowie tej serii o prozy Lema. On nie ma z kontaktem żadnego problemu. Spotyka bardzo wielu obcych w bardzo wielu kształtach i bywa na przeróżnych planetach. W zasadzie dla niego polecieć na inną planetę to tak prawie, że jakby wsiąść w autobus i pojechać do innego miasta. I nawet takie tam wzmianki się zdarzają, bo kiedy Jon Tichy odbywa pewną podróż, która potem okazuje się snem, to pod koniec stwierdza, że no, ale właściwie to obudziłem się przerażony i nigdzie nie pojechałem, tylko do ciotki na Księżyc z autobusem, a co to właściwie za podróż taka lokalna, nic wielkiego. To już lepiej opisać tę niesamowitą podróż, która mi się przytrafiła we śnie. Więc Jon Tichy jest właśnie takim bohaterem szalonym, takim trochę baronem Münchhausenem. Kimś, kto w wielu przypadkach reprezentuje całkiem najdosłowniej całą ludzkość i przydarzają mu się rzeczy zupełnie szalone. Tak jak w opowiadaniu zatytułowanym Podróż siódma, kiedy to Jon Tichy spotyka samego siebie. Dzieje się tak, że w rakiecie, którą leci, popsuły się stery i problem tkwi w tym, że rakieta dryfuje sobie absolutnie niesterowna, zaczyna wpadać w różne takie relatywistyczne wiry czasowe, w wyniku których na pokładzie panuje różny czas i w różnych miejscach i Jon Tichy zaczyna spotykać samego siebie. Próbuje początkowo to wykorzystać jako specyficzną okazję, ponieważ do naprawy sterów potrzeba dwóch osób. Natomiast problem jest taki, że absolutnie nie potrafi się sam ze sobą porozumieć. I wychodzi tutaj na jaw w całej okazałości, w pełnej krasie paskudny charakterek Jona Tichego, który jest gwałtowny, zawistny, skłonny do kłamstwa, do oszukiwania samego siebie, szalenie łakomy i potrafi bić się z samym sobą, ugryźć samego siebie w kostkę albo
wpełznąć pod kanapę i zjeść ostatnią tabliczkę czekolady, wiedząc, że za chwilę pojawi się ten drugi on z innego czasu i też będzie chciał tę czekoladę zjeść. I mamy tutaj Iona Tichego w pełnej krasie. Więc sterów nie udaje się naprawić w tej sytuacji, a kiedy te wiry czasowe już się tak zapętlają, że tych Ionów Tichych mnoży się niewiarygodnie dużo, to cóż, wkracza nam tutaj biurokracja. Trzeba zwołać zebranie, trzeba puścić listę obecności, podliczyć skład, wybrać komisję skrutacyjną, komisję jakąś tam inną i komisję do kontrolowania poprzedniej komisji. No i cóż, mamy taką czytelną metaforę biurokracji. Okazuje się, że te działania wszelkie, które mają doprowadzić do sukcesu, tak naprawdę tylko ten sukces opóźniają. Natomiast ostatecznie stery zostają naprawione tą metodą, że dwóch Ionów Tichych z dzieciństwa włazi w jeden skafander i jakoś tej naprawy dokonuje. Więc tutaj Ion Tichy jest tak naprawdę taką metaforą całej ludzkości i tego, co się z tą ludzkością dzieje. Ludzkości, w której dominują instynkty samolubne, agresywne. No to jest oczywiście podane w postaci szalenie komicznej. Z przygód Iona Tichego po prostu się śmiejemy. To jest taka niekiedy slapstickowa komedia Ion Tichy, podstawiająca nieomalże sam sobie nogę. Ion Tichy jako pechowy zbawca ludzkości w innych podróżach, który ma za ogromne kosmiczne zadanie stworzyć na nowo świat, ponieważ jak wiadomo, wszechświat powstał z fluktuacji próżni i pojawił się na początku w wyniku pojedynczego atomu. Następnie ten atom eksplodował, nastąpił wielki wybuch, no i z tego mamy cały nasz wszechświat. No więc cóż, Ion Tichy ma za zadanie zapisać w tym pierwotnym atomie wszystko to, co się tam będzie działo, stworzyć ludzkość właśnie dobroczynną, nieagresywną i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, rzecz jasna, nie może mu się to udać, natomiast zostaje obarczony wszystkimi negatywnymi cechami ludzkości, no bo to on jest jej stwórcą i sprawcą. W innym opowiadaniu podobnie ma przepisać na nowo historię ludzkości, zmienić ją, ale okazuje się, że również różnego rodzaju tarcia personalne w ramach instytutu, który Ion Tichy, no, na którego czele stoi, prowadzą do tego, że zadanie okazuje się absolutnie niemożliwe. Natomiast Ion Tichy zsyła w przeszłość przeróżnych naukowców i czytelnik ma tutaj niesamowitą uciechę, rozpoznając takich jak H. Omer, Harry S. Teles, czy kogoś, kto ma nazwisko podobne do Leonardo da Vinci. W związku z tym, no, wszyscy sławni mężowie przeszłości to są tak naprawdę naukowcy wysłani w przeszłość przez Iona Tichego za karę, bo coś tam zanadto namieszali. I w ten sposób mamy takie ironiczne, sarkastyczne spojrzenie na ludzkość jako gatunek i na ludzką historię. Najbardziej ostrą satyrę znajdujemy w opowiadaniu, w którym Ion Tichy trafia na Kongres Planet Zjednoczonych jako jedyny przedstawiciel ludzkości. I troszeczkę czuje się nieswojo, dlatego że nie bardzo wie, jak się zachować. Wszyscy wokół trochę z zażenowaniem zacierają swoje macki i inne różne przylgi. Patrzą na jego postać fizyczną z taką mieszaniną współczucia i obrzydzenia. W związku z tym Ion Tichy niespecjalnie dobrze się tam czuje. Bierze go pod opiekę Tarrakanin, przedstawiciel innej planety, i próbuje opowiedzieć o ludzkości, próbuje zarekomendować ludzkość, aby została przyjęta w poczet Planet Zjednoczonych, ale okazuje się to absolutnie niemożliwe, dlatego że znajdują się ludzie, którzy. Znajdują się ludzie. Znajdują się istoty, które wynajdują prawdziwą systematykę ludzkości, i okazuje się, że nie, 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 nie żaden homo sapiens, żaden człowiek rozumny
że tak naprawdę gatunek, który Ion Tichy reprezentuje, nazywa się Monstro Teratum Furiosum, czyli ohydek szalej, albo raczej, albo inaczej szalej potworniaczek. I jest to gatunek absolutnie niemile widziany wśród innych planet zjednoczonych. Powstał jako swego rodzaju wypadek przy pracy dwóch mechaników rakietowych, którzy złośliwie wzniecili życiosprawczą taką tendencję na planecie Ziemia, co absolutnie było niedozwolone. No i teraz powstała taka rasa ohydna, agresywna, mięsożerna i w ogóle taka, na którą przedstawiciele bardziej rozwiniętych planet mogą patrzeć jedynie z zażenowaniem. W związku z tym, no właśnie, Ion Tichy wielokrotnie reprezentuje całą ludzkość, jest taką ludzkością w miniaturze i to ludzkością pokazaną z zewnątrz, tak karykaturalnie. Tutaj się kłania też takie pojęcie, którego użył Northrop Frye, jak satyra swiftowska, bo tak jak Swift w Podróżach Gullivera pokazał ludzkość jako gatunek, który nie kieruje się rozumem, tylko różnymi instynktami, emocjami, agresją, i taki gatunek powinien wzbudza w nas niesłusznie zachwyt, a być może powinien wzbudzać odrazę. Tak tutaj mamy takie spojrzenie z zewnątrz na rodzaj ludzki, spojrzenie takie zupełnie karykaturalne. Ale podróże Iona Tichego to nie są tylko takie elementy żartobliwe i prześmiewcze. W Dziennikach Gwiazdowych znajduje się tekst, który no moim zdaniem jest jednym z najgłębszych tekstów Lema, i to jest Podróż 21 Iona Tichego. To jest takie długie, niesamowicie kreatywnie napisane opowiadanie, w którym Ion Tichy przybywa na pewną planetę, której mieszkańców nie może początkowo znaleźć. Otacza go jakiś gąszcz, otaczają go dziwne, jadalne meble. I tutaj nie mogę się powstrzymać, żeby Państwu nie dać chociaż próbki lemowego stylu, bo to jest po prostu kapitalne. Tak więc nie sam łan serwantek i nachastlików mnie zdziwił, lecz to, że były kompletnie wynaturzone. Najbliższy stolik nocny, kiedym próbował go odemknąć, omal mi ręki nie odgryzł zębatą szufladą. Drugi, rosnący obok, chwiał się w łagodnych podmuchach wiatru jak studzienina, a taboret, obok którego przechodziłem, podstawił mi nogę, że rymnąłem jak długi. Otóż tak meble na pewno nie powinny się zachowywać. Coś było z tą uprawą nie w porządku. Idąc dalej, teraz już z wyjątkowymi ostrożnościami i z palcem na cynglu blastera, trafiłem w płytkim zagłębieniu terenu na gąszcz w stylu Ludwika XV, z którego wypadła na mnie dzika kozetka i może by mnie stratowała złoconymi kopytami, gdybym jej nie położył na miejscu celnym strzałem. Łaziłem jakiś czas między kępami meblowych kompletów, zdradzającymi hybrydyzację nie tylko stylów, lecz sensów. Panoszyły się tam mieszańce kredensów z otomanami, rosochate regały, a otwarte szeroko i jakby zapraszające do głębokiego wnętrza szafy były chyba drapieżne, sądząc po niedogryzkach, co leżały u ich nóg. I to jest, proszę Państwa, próbka świetnego lemowego stylu. Te drapieżne meble, które potem okazują się meblami jadalnymi, bo na przykład bohater spożywa nogę krzesła w jakimś tam sosie. No to jest próbka niesamowitej wyobraźni Stanisława Lema. Natomiast to jest tylko taki smaczek dodatkowy, ponieważ to opowiadanie jest tak naprawdę bardzo głębokie. Ion Tichy przybywa na tę planetę i natrafia na takie dziwne, zakapturzone postacie, które okazują się mnichami, a przy bliższym poznaniu okazują się tak naprawdę robotami. Robotami, które stworzyło coś w rodzaju klasztoru, coś w rodzaju pozbawionej kultu religijnego wiary, i tak sobie mieszkają, kultywując dobrowolność wyznawania tej wiary, twierdząc, że wiara to jest jedyna rzecz, której nie można rozumnej istocie odebrać. I te roboty opowiadają Ionowi Tichemu
dzieje tej planety. Okazuje się, że zamieszkujące ją istoty ludzkie otrzymały zupełną władzę, jeżeli chodzi o przekształcanie materii, przekształcanie własnego ciała. I tutaj mamy też taki opis zupełnie groteskowego pączkowania tego ciała. Mamy taki eksperyment filozoficzny. Co by było, gdybyśmy znieśli blokady i rzeczywiście wszystko wolno by było z ciałem zrobić i wszystko można by było z ciałem zrobić? Co się dzieje? Ta ludzkość idzie w totalny hedonizm i w nieograniczone przekształcanie, a w końcu zatraca właściwie zupełnie swoją tożsamość. W związku z tym tak naprawdę ten aspekt intelektualny ocalają jedynie roboty. I ten aspekt w cudzysłowie duchowy i aspekt fizyczny rozjechały się zupełnie. Rozmawiają z Ionem Tichym właśnie te roboty mnisi, toczą bardzo niekiedy głębokie dyskusje, opowiadają dzieje tej planety i to jest no, przemieszana taka śmieszność z powagą, przemieszane zupełnie szalone opisy tego, co się na tej planecie działo, to z takimi całkiem serio rozważaniami na temat ludzkiej podmiotowości, ludzkiej wolności, tego, co teraz byśmy nazwali biopolityką. I naprawdę, jeżeli dojdziemy do końca tego opowiadania, to kończy się ono słowami: ruszyłem w drogę powrotną, czując się innym człowiekiem niż ten, który nie tak dawno temu przecież na niej wylądował. Ta podróż Iona Tichego zmienia, daje mu zupełnie inny wgląd w naturę człowieka, bo to tak naprawdę natura człowieka jest czymś, co cały czas jest tutaj przedmiotem najwyższej uwagi. No i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że natura człowieka to jest coś, o czym rozmawia tak naprawdę cała fantastyka i to jest powód, dla którego warto fantastykę czytać, dlatego że fantastyka właśnie może sprawić, że po lekturze czegoś takiego jak Dzienniki Gwiazdowe, czytelnik może się poczuć innym człowiekiem. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.